i ruszyli. Do dwóch jastrowskich placówek, Zaczerwonego Domku oraz Dzwoneczka. Współpracę z tymi ośrodkami zapoczątkowało Stowarzyszenie Matki Wariatki Reaktywacja pod koniec ubiegłego roku. Pod koniec grudnia też zorganizowana była zbiórka dla placówki opiekuńczo-wychowawczej w Jastrowiu, żeby spełnić ich marzenia, gdzie napisali, co by chcieli dostać w formie prezentów bożonarodzeniowych. Życzenia dzieci zostały spełnione. Natomiast w nowym roku pojawił się kolejny pomysł, aby tym razem doposażyć pokoje ośrodków opiekuńczych. W zbiórkę zaangażowali się uczniowie z klasy o profilu wojskowym. Patrząc na krzywdę tych dzieci, że to nie oni sobie zgotowali taki los, że czasem rodzice im zgotowali właśnie, po prostu zaangażowaliśmy się w tą pomoc i myślę, że to dużo pomoże w poczuciu się jak w domu. Bardzo mi jest szkoda tych dzieci, szczególnie, że to są moi rówieśnicy, no i ciężko się patrzy na taką krzywdę, że oni tak naprawdę nie mają rodziców, a ja mogę cieszyć się, że mam obojga. Czasu na zbiórkę nie było dużo. Okres świąteczno-noworoczny także nie sprzyjał, ponieważ nie było zajęć w szkołach. Mimo to młodzież stanęła na wysokości zadania. Młodzież bardzo chętnie w tą zbiórkę się włączyła, co świadczy tylko o tym, że mają tak naprawdę ogromne serducha i liczy się też dla nich pomoc i uśmiech przede wszystkim też tych dzieci. Dwie jastrowskie placówki opiekuńcze prowadzi Stowarzyszenie Uśmiech Dziecka i jest to zadanie zlecone przez Starostwo Powiatowe w Złotowie. W Zaczerwonym Domku mieszka 16 wychowanków, zaś w Dzwoneczku 14, a potrzeb jest bardzo wiele. Bardzo pozytywnie odbieramy w ogóle jakąkolwiek pomoc, czy dużych, czy małych, bo tak prawdę mówiąc nasze stowarzyszenie tak działa głównie dzięki pomocy właśnie ludzi z zewnątrz. Dzięki nim po prostu jesteśmy w stanie funkcjonować i zawsze nam służą po prostu i pomocą, i radą. Uczniowie mechanika zebrali ramki do zdjęć, doniczki, wieszaki, dekoracje pokojowe. Znaleźli się też sponsorzy, którzy zakupili farby do malowania oraz zorganizowali transport do Jastrowia. Dostałam wazon, który jest ładny na półce. Ramki na zdjęcia, które mogę powiesić na ścianę. Uczniowie pińskiego mechanika zapewnili, że to nie ostatnia pomoc dla rówieśników z jastrowskich placówek opiekuńczych. Są w stałym kontakcie z dyrekcją i jeśli będzie potrzeba, znów zaangażują się w pomoc.